Co dalej z Danielem Martyniukiem? Koniec z zasłanianiem się ojcem. W życiu Daniela Martyniuka dzieją się naprawdę niesamowite rzeczy. W Sylwestra w Zakopanem awanturował się w luksusowym hotelu i skończył na policyjnej izbie wytrzeźwień. Kilka dni później, nie przejmując się burzą wokół swojej osoby, ogłosił, że rozpoczyna karierę muzyczną. Jego menedżer wyjaśnił nam, że muzyczna przyszłość Daniela Martyniuka zależy od jednej ważnej decyzji. Chodzi o jego sławnego ojca, Zenona Martyniuka. W noworoczny poniedziałek Daniel Martyniuk postawił na nogi pół Zakopanego. Syn słynnego wokalisty Disco Polo przez wiele godzin zakłócał spokój między innymi gościom luksusowego hotelu Belvedere w Zakopanem. Kilkukrotnie interweniowała ochrona hotelu oraz policja. 34-latek nie chciał się jednak uspokoić. W końcu został zakuty w kajdanki i przewieziony na komisariat. Dzień po aferze, jaką rozpętał, Daniel Martyniuk zabrał głos w mediach społecznościowych. Nie chciał komentować swojego zachowania, ale uznał, że to świetny moment na rozpoczęcie muzycznej kariery. Syn Zenka Martyniuka przedstawił swojego menedżera i ogłosił datę premiery pierwszego solowego utworu Nigdy nie zapomnę. Co ciekawe, internauci docenili jego głos i uznali, że ma szansę na muzyczną karierę. Menedżer Daniela Martyniuka o jego muzycznej karierze. Fakt skontaktował się z menedżerem syna króla Disco Polo. Marcin Kilian podkreślił, że przyszłość Daniela Martyniuk w muzycznym świadku zależy od jednej ważnej decyzji. Powtarzam mu, nie musisz robić zamieszania wokół siebie, a już największą głupotą jest zasłanianie się tatą, kim ja nie jestem. Ty jesteś sobą, Danielem Martyniukiem, powiedział nam Marcin Kilian. Dodał, żeby odcięcie od sukcesów znanego ojca było dla wszystkich oczywiste, Daniel musi zdecydować się na inny gatunek muzyczny. Długo zastanawiałem się, w jaką muzykę powinien pójść, do Disco Polo się na pewno nie nadaje, stanowczo stwierdza Marcin Kilian. Menedżer młodego Daniela Martyniuka na koniec stwierdził, że w tej chwili syn Zenka musi się po prostu skupić na intensywnej pracy i to rozwiąże wszystkie jego problemy. Jest twardym facetem, ale musi mieć cały czas zajęcie. Dlatego od kilku miesięcy pracuje ze mną, zadeklarował mi stuprocentową dyspozycyjność, przygotowujemy się do nagrania. Jest typowym naturszczykiem, świetnie śpiewa, chociaż nigdy nie uczył się śpiewać. Mamy w planach do wakacji nagrać płytę, mówi nam Marcin Kilian.